Kraków to jedno z najstarszych i najbardziej urokliwych miast w Polsce. Niezależnie od pory roku, miasto odwiedzają liczni turyści i sympatycy zabytkowych budowli oraz ciekawych turystycznie miejsc. Atrakcje w Krakowie sprawiają, że pobyt w tym malowniczym mieście na długo pozostaje w pamięci. Bogactwo kulturowe miasta to jedna z jego najmocniejszych stron. Przepiękne zabytki, nietuzinkowe budowle oraz niezwykła atmosfera sprawiają, że kto raz odwiedzi Kraków, będzie do niego wracać regularnie. Atrakcje turystyczne w Krakowie przyciągają licznych turystów, którzy chętnie zgłębiają historię oraz wciąż odwiedzają nowe, ciekawe miejsca. Więc zanim zechcesz odwiedzić Kraków, zobacz, jakie atrakcje szykuje dla Ciebie to niezwykłe i tajemnicze miasto. By wszystko zobaczyć, na pewno nie wystarczy jednak jeden dzień. Weekend w Krakowie dostarczy wielu wrażeń i pozwoli spędzić niezapomniane chwile. W centrum krakowskiego rynku znajduje się jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc miasta – Sukiennice. Są one wielką atrakcją turystyczną, a jednocześnie przepiękną budowlą o niepowtarzalnych kształtach. W budynku znajduje się Galeria Polskiego Malarstwa i rzeźby XIX wieku. Kraków jest licznie odwiedzany przez turystów, dlatego też w mieście nie brakuje miejsc, gdzie można zakupić różne bibeloty związane z miastem. Podobnie jest też w Sukiennicach, gdzie również znajdują się gęsto rozsiane stoiska z pamiątkami oraz swoistymi przedmiotami wykonywanymi ręcznie. W północno-wschodnim narożniku rynku głównego w Krakowie stoi Bazylika Mariacka, jeden z najcenniejszych zabytków Krakowa i Polski. Jest to druga najważniejsza świątynia w mieście, zaraz po Katedrze Wawelskiej. Rynek główny jest najważniejszym i jednocześnie największym placem w Krakowie. Główny ośrodek życia wszystkich mieszkańców ma ogromne znaczenie, nie tylko ze względu na czasy przeszłe, ale i teraźniejsze. Na rynku głównym bardzo często odbywają się liczne imprezy kulturalne, na które przyjeżdżają ludzie z całego świata. Miasto zawsze tętni życiem, a jego nietuzinkowy klimat i urok charakterystycznych miejsc sprawia, że Kraków staje się miejscem naprawdę magicznym. Kraków to jedyne miasto na świecie, które posiada miejsca związane z całym życiem świętego Jana Pawła II.
Karol Wojtyła zamieszkał tu 10 sierpnia 1944 roku jako student konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Zamek Królewski na Wawelu to nie tylko wizytówka Krakowa, ale także Polski. Od samego początku istnienia miał on ogromne znaczenie w dziejach polskiej ludzkości. Wawel był miejscem, gdzie władcy rządzili królestwem. Później stał się miejscem koronacji i pochówku królów oraz zasłużonych władców. W dniu dzisiejszym Zamek na Wawelu jest jedną z największych atrakcji turystycznych Krakowa i nie sposób nie odwiedzić tego miejsca, odwiedzając miasto. Miejsce jest warte zwiedzenia także ze względu na bogactwo zbiorów muzealnych i na legendę o smoku wawelskim, który mieszkał kiedyś nieopodal w Smoczej Jamie. Zamek Królewski posiada dwie kondygnacje oraz trzy skrzydła. W głównej mierze zewnętrzna elewacja wykonana jest w stylu renesansowym i barokowym. Na dziedzińcu znajdują się arkadowe krużganki, brama wjazdowa oraz 5 wież mieszkalnych. W zachodniej i północnej części znajduje się wieża Sobieskiego. Nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej. Dekoracje zarówno w oknach i drzwiach tworzą kamienne zdobienia. Wieża Zygmunta III mieści się w północno-wschodnim narożniku. Obiekt otaczają ogrody królewskie podzielone na ogród królowej i ogród króla. Kraków to przepiękne i magiczne miasto, oferujące wiele atrakcji turystycznych i rozrywek kulturalnych. Bogata baza noclegowa zapewnia wczasowiczom bardzo komfortowe warunki pobytowe. Co więcej, tętniące życiem miasto sprawi, że nikt nie będzie się nudził i zechce regularnie odwiedzać miasto o tak niezwykłej historii i tradycji, z której dumni są nie tylko mieszkańcy, ale także wszyscy Polacy.